jeżeli mówi się, że Kościół jest schronieniem dla wielu ludzi, także zabłąkanych, to my właśnie to schronienie próbujemy teraz znaleźć. Proszę, kancelaria parafialna. Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz, moje nazwisko, Młodzież Wszechpolska, Warszawa, kłaniam się. Dodzwoniłem się do parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, tak naprawdę Zbawiciela. Dzień dobry, mam do pani takie pytanie, bo my jutro organizujemy o 18 tam akcję przy tej tęczy, którą tam wam spychają tą tęczę. Jest pytanko, czy byśmy mogli tam gdzieś u was na plebanii czy coś się przebrać, zostawić rzeczy na chwilę. Zależy o której godzinie jutro? O 18 jest akcja, a my byśmy przed 18 przyszli się przebrać, bo musimy założyć, prawda, kominiarki, musimy swetry, marynarki. Aha. O 19 jest spotkanie, więc tak się zastanawiam na tym, czy w sali którejś. Ale jest tam ewentualnie jakieś pomieszczenie. Chyba, myślę, że albo Dolny Kościół, albo któraś ze sal, tylko nie wiadomo, czy będzie wolne. To znaczy tak, zależy do której godziny. O, może tak będzie najlepsze. No to my byśmy odebrali te nasze rzeczy już jak będzie można po prostu. Aha, żeby wam zasadzie nie przeszkadzać, tak. No my nie chcemy tam przeszkadzać w kościele. No to po prostu, ale to fajnie by było, gdybym wiedziała, gdzie będzie, no nie? Nam by najbardziej pasował ten Dolny Kościół, ale to się będę pytał proboszcza. No, bo o 19:15 w Dolnym Kościele jest spotkanie grupy proboszczowej właśnie. Rozumiem. Więc trzeba by się dowiedzieć. To będzie trwało chyba gdzieś do 21:00. A, no to my byśmy o 22:00 odebrali te rzeczy. My byśmy tam gdzieś w kąciku położyli. Ten Dolny Kościół tam jest dostępny. No w tej sali tam. Patrzę, poniedziałek. Wtorek. A, i to jest wtorek. O, Panie Jezu, wtorek Dolny Kościół. Tak, jest tylko podany, tylko ta odnowa w Duchu Świętym jest. Czyli wydaje mi się, że byłoby to realne, tylko proszę wziąć i... Dobrze, zadzwonię do proboszcza. Dobrze, dzwonię. Czekaj, ona da się leczyć. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że odnowa w Duchu Świętym. No. I schronienie. Właśnie tak sobie, tak mi się to skojarzyło. Odnowa w Duchu Świętym. No, czyli są jakieś lekarstwa na sodomię. Jak blisko od konfesjonału do kija bejsbolowego.